Witamy w Szprocji, krainie miłości. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ojczyzna wesołych huzarów, wśród których najwybitniejszy jest niejaki porucznik Niko. Porozmawiamy z sobą, poruczniku. Jak każdy typowy oficer, ma problemy z rodzicami. Od dziś my tu rządzimy. Którzy wybrali mu narzeczoną. Porucznik Niko hrabia Kwanti. Nie chcę waszej baronowej! Pokochałem skromną pokojówkę i tylko ona zostanie żoną Nika Kwanti! Wszystko dobrze się kończy dzięki niezbędnym w takich wypadkach przebierankom. Chodź. A gdzież to szanowny stryjaszek hrabia wuj Waldemar Antenat Kwanti? Stary marudził, więc go zostawili. Śmy. Przydelda tu za nami. Gazeta, panie generale. O, skandal, nie gazeta! O, proszę. Ubiegłej nocy sala dancingu Alcazar zamieniła się w rajczu. Rozbawieni oficerowie pierwszego pułku huzarów po na parkie dancingach bez pędu popisywali się wyższą szkołą jazdy oraz strzelaniem do żyrandola. Ale publiczność wyczerpała mnie. Panowie, i dałem kawałek. Raz. To do rzeczy nie należy. Ale... Wiem, czyj to był pomysł. Porucznik Kwanti, wystąp! To pan ma na swoje usprawiedliwienie. Żałuję, panie generale. Tak, tak, teraz pan żałuje, proszę. Żałuję, że pan generał się o tym dowiedział. Co? 10 dni! Dostałby pan ty. I święto pułkowe. Święcie? Porozmawiamy z sobą, poruczniku. A panom zapowiadam do stu... Czas skończyć z takim życiem. Bierzcie, panowie, przykład z waszego dowódcy. Pewnego dnia powiedziałem sobie, basta. Czas odzwyczaić wina, kobiet i śpiewów. No i od 3 lat nie śpiewam, od co? Cześć panom oficerom! Cześć! Raz! 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 Ach wy, łobuzy, kurtaje! Ładnie mi się sprawy, czyj to był pomysł z tym Alcazarem? Pewno Nika, co? Nie, skąd? O, no, niech zastęp. Teraz pomówimy prywatnie. Cię, że łączy mnie z wami uczucie tylko bratersko-siostrzane. Kocham was wszystkich jednakowo. A tymczasem jakiś buby. Jakiś ancymonek was starał się przystawić do mnie. Przysyła mi kwiateczki, liściki. Cicho. Jeżeli jest dżentelmenem, to wystąpi i przyzna się sam. Czekaj. Aha. Przyznajesz, że byłeś głupi. To głupi. I odstawisz się. Odstawię się. No to postawię. Juptas! Wróć! Niech żyje! Niech żyje!
Jesteś wyczycho! Gdyby wszystkie kobiety były takie jak ty, to... No to co? Ożeniłbyś się? No myślę! Ale nie ze starą jakąś bogatą, dwa tak jak chcę. Nie, gwizdać na rodzinę. Pewno! Gwizdać? Spróbuj. Nie znacie mojej kochanej rodziny menażerii. Na przykład ciocia Eulalia, rozkoszny dziubas, trójcio Hilary, tępacz amator, ciocia Leonia, wesoła wdówka, no i trójcio Waldemar. Powiem tak, jak już raz powiedziałem, ożenimy go, a na upór znajdą się środki represyjne. I lepiej nie być ostre. Przeciwnie, jak najostrzejsze. Chłopak nie dba o ród. A cóż by na to powiedział nasz znakomity przodek Hugo Skrzywiony? Też durej. Ale nie powinniśmy narzucać mu żony. Pozostawmy wybór sercu. Serce, serce. Wielki łowczy. Iwo zezowaty nie się też nie z miłości. Ale po pijanemu. Podzielono podtrzymanie rodu. A dziś kto? Na mnie proszę nie liczyć, ani na mnie. Jeden Niko jest naszą nadzieją. Ożeni się z baronową Kolma. Jak to? Wbrew jego woli? A może mu się nie podoba? Mówisz jak dziecko, babeto. Wystarczy, że nam się podoba. Jest mła, przystojna, ma pieniądze. On musi się z nią ożenić. Ożenię się! Nikt nie! Ja tak ładnie zrezygnuję ze swej wolności! Niki! Co? Kuzasy wolne ptaki! Ania! Przecież Leda nie zna naszego nowego matka! Nie! Zasełku daj! Ten się nie wrodził w nas. Pomniał wół, jak pciółkiem był. Podajcie piorun, tfu. Onej dum, spokojny los, dobrobyt, cisza, pełny przód. Już mu nawarli klardą w lat. Już chodzi czas, już chodzi czas. I serca mamy młode, wciąż się mamy tego dnia. On musi się ożenić baronową Wormar.
Pani Ola była jasna. Po drodze zgubiłam swego adoratora. A gdzie hrabia nam wyszła? W rowie. Poczta, proszę jaśnie pani. Zaproszenie na bal. Poczciwy generał. Pani baronowa preliminuje uczestniczyć? Dziewczyno, kiedy ty wreszcie odzwyczajesz się od tych górnolotnych wyrażeń? Nie, nie, niepotrzebnie pani unika dystrakcji towarzyskich. W pani wieku i z pani fortuną i zobacz się tak tropi. Formalne smaty. Porucznik Niko Hrabia Kwanti. Hrabia Niko Kwanti. To brzmi wcale nieźle. Akustycznie. Czy to ten z pierwszego pułku huzarów? Ten sam. A to ładny Anana. Anana? Żeni Pszalaputa. No Warsa, to jest te Kasanowa. Pamiętam, kiedy służyłam w Kowarze, o nikim innym w Highlife nie konwersowano. Wszystkie skandale, romanse, kroniki towarzyskie. Wyobraź sobie, że tego jak ty mówisz, Anasa spatają mi na męża. Pani baronowa nie bala. Przeciwnie, taki typ to właśnie mój typ. Już taki mam ananasowy gust. Ciekawa jestem, jak on wygląda. Bardzo przystojny. Znam go osobiście z widzenia. Par distance. Bal kostiumowy. Doskonała okazja. Pani baronowa, taki zaszczyt. Doprawdy jestem zachwycony. W tej chwili przydzielę pani kawalera. Gdzie jest porucznik Kwan? Czy wolne ptaki? Pojdutko poniżej. Kiedy przepisowo, panie poruczniku? Śpiewasz nie przepisowo, śpiewaj niżej. My huzarzy wolne ptaki. To śpiewaj. Kiedy śpiewam, panie poruczniku? Wyjesz. Trudno, panie poruczniku, ale jestem bas. Idiota jesteś, nie bas. Podaj szczotkę. Koszory prędko, bo się na bal spóźnię. Pan porucznik i sobą się spóźnia. Krótko. Zaszyfłane pła... Krótko! Czy mogę już wstać? Przepraszam, mogę prosić o agrafkę?
Ładnie tutaj u panu. Pani jest bardzo uprzejma, baronowa. Zdrowie, lady. Czekajcie, zaraz ją sprowadzę. Panie, generał cię szuka. Generał mnie zając nie ucieknie. Mam w tej chwili coś ważniejszego do załatwienia. Uciekaj. Co to ma znaczyć, mój panie? Oczko. Co? Oczko puściło. Drobnostka, ona to świetną radę. Pani pozwoli. Ale co pan sobie pozwala? Ratuję sytuację. Ale nikt pana o to nie prosił, panie. Panie, panie porucz pańki do usług. Jakim prawem pan w ogóle... Prawem gospodarza. Jako gospodarz mam zaszczyt panią prosić do walca. Ale tupetu to pan nie brak, panie poruczniku, panty. To, to wszyscy mówią. Ja zdobyłam wszystkie te tupety. Pan jest bezczelny. Ale sympatyczny. Wie pani, bo huzarzy wolne ptaki. Mamy szampan za jazd krwi. Tra-la-la-la-la. La la, la la, zaraz nie pali się. La 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 la. Słyszysz? La 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 la. Czego? Ale przepraszam, co jest no? Przepraszam, ale paniusie do kogo? Jesteśmy ciotki. Pójdę, nie ma żadnych ciotek. A twoje chłopcie, porucznika kwalki. Gdzie jest pan porucznik? Proszę jaśnie, ciotki. Proszę jaśnie, pani pan porucznik jest na balu. Księżyc za oknem od dawna już splał. Oczach wiruje, zatacza się świat. Niesie nas co łączy i wiąże. Walczy książę, walcz dwa. Gwarno i rojno i jasno jest krąg. Serce się w pieni rozdzwania jak gong. Czy to ten walczyk uczynił, czy zawinił uści skrąg? Taka noc i walcz i wy. To jak pieśni wony trzy. A gdy razem noc i walc i serce tworzą ter, coś w nas drzwi. Serce pozostaną mi i ta noc i walc i trzy. Walc nad walc przez noc i tej czas pierwsze dnie serc obudził wraz. Wnecie pani też złotą. Nie, przecież potem zdejmie maseczkę. Proszę czekać, knić. Wiem, ile dura. No, nareszcie. No, jak wam się podobał? Aaaa, pięknie. Wspaniale. Cudownie. Nie podoba ci się? Nie chcecie marpaleć. Żartujesz, model paryski. No, przywieźcie. Jeżeli chodź. Patrz, dziuku, identyczna suknia. Tak, identyczna. No, dam ja im. Szkołę Maison Duval. Masz rację. I to ma być model paryski. Rzeczywiście jest tak bezczelny. Przepraszam cię, Ledek. Model. Uspokój się. Ty tego nie możesz zrozumieć. Dla kobiety taka sama toaleta to katastrofa. Ale nie denerwuj się. No właśnie, ty się denerwuje. Przynieś mi na moje jadę. Proszę cię bardzo. Największą przyjemność. Masz na moje jadę? Co mi tak przyglądasz? Co ci się stało? No wiesz, Leda. Nic nie rozumiem. Ona nie rozumie.
przez ciebie wygłupiać, tańczyć ze sobą, flirtować się dając piękną niebawą. Tańczyłeś ze mną? Naturalnie. Pijany jesteś. No wiesz, nie udawaj, moja kochana. Proszę. Co? Pończocha cię zdradziła. A. Trudno. Nabrałaś mnie. Adios. I bo uważacie sobie 12 osób tu spali. Kiedy? I są w domu? Meldowały się na cement rzeczami. A niech to wszyscy diabli! Co się stało? Ładny mam pasztet! Przepraszam. Leduchna, przestań się boczyć. No nie gniewaj się, no trudno, zrobiłaś mi kawał i koniec. To wszystko ujdzie, bo ciebie no, lubię i poważam i szanuję. Reszta to ta banda cholota. Rodzinka psia krew. Leda, mam się żenić z jakąś baronową Kolmar rozwódką. Wyobrażam sobie, co to musi być za typek, jaki własny mąż nie mógł z nią wytrzymać. Nie wiadomo. Może było przeciwnie. Ludowna, czekaj. Leda, no poczekaj. Ty na to, no. A może dla ciebie to... Jedyne wyjście ożenić się? Nie! Tu mi prędzej kaktusy wrosną i... I w ogóle. Ledyczka. Ledyczka, nie gniewaj. Ledyczka, ja ciebie tylko jedną kocham. Ale się pan porucznik wylakierował. Gdzie jestem? U siebie. Jak to? Przyszedłem do siebie? Przyszedłem? Przywieźli pana porucznika nad radem. Gdzie ona? One. Obydwie panie hrabinie kotłują się z klientelą. O, słyszy pan? Ludko, to okropne. Czego ci ludzie chcą? To pan porucznik zamówił w nocy. Już taki jego zwyczaj. Jak jest pod gazem, co zobaczy? Kupuje, angażuje, zegar, kozę. A potem trzeba bulić. Bulić? Ojej, no płacić. Masz, tu są pieniądze, zapłać. A jak jeszcze kto przyjdzie, rzucić ze schodu. Dobra, już ja to załatwię. No właśnie, a pan szanowny co? Jestem stryjem pana porucznika. A, no i stryj. Znamy się na tym. Odjazd.
przepraszam. To moja noga, to jest pańska. Tak, to moja. Bardzo przepraszam pani. Proszę bardzo. Straciłem równowagę. Mogło być gorzej. Pozwoli pani. Waldemar Hrabia-Kwańczyk. O, stryjnika. We własnej, trochę zmaltretowanej osobie. W każdym razie bardzo oryginalne spotkanie. Leda Montelli. Córka pułku? Znakomita artystka. Już tyle razy marzyłem o poznaniu. Nie miło. Czy Niku jest na górze? Nie wiem, proszę pani. Ordynat zamiast wpuścić, spuścił mnie ze schodów. No ale Niko na pewno nic o tym nie wie. No, idziemy na górę. Zaraz, ja panu pomogę. Ale dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Ja sam dziękuję bardzo. O nie, proszę bardzo, proszę. Koda. Wydać! Zrozumiano? Zrozumiano. Co się tu dzieje? Jak wyglądasz? Co cioteczki tu robią? Robimy pożkini. Ale ja sobie tego... ...czenia nie wchodzą w rachubę. Od dziś my tu rządzimy. Aha, chcecie w ten sposób zmusić mnie do małżeństwa? Z tą waszą baronową Kolmar! Niku, kochanie, uspokój się, to taka miła osoba. To same się z nią ożenić, bo ja? Nie! Ach, jesteś nareszcie! Ach, byłbym już dawno, ale ten ordynans, a raczej ordynus, puścił mnie ze schodów. Oszalałeś, Dudko? Nieposłusznie myślałem, że to jakaś łazęga nocna. Cicho, marsz do kuchni. A kto jest ta dama? O, przepraszam bardzo. Pozwólcie przedstawić sobie. Panna Leda Montelli, córka pułku. Bardzo mi przyjemnie. Słyszałam bardzo wiele o pani. Pani będzie łaskawa spojrzeć, proszę bardzo. A cóż ten Niko, skapitulował? Uważam, że zaczyna już kapitować. Siedzi tam cichutko, jak mysz pod miotło. Ktoś myszce nadepnął na ogon. O Boże, co się tam stało? Dwie figury, lampa, trzy wazony i akwarium. Rybki każe usmażyć. Swoją drogą nasza krew. Cały kwanti, tutti kwanti. Melduję posłusznie, potrzebujemy pieniędzy. Krawiec przyszedł z rachunkiem. Nie ma pieniędzy, pan porucznik już wie. No! Wariowałeś? Nie ma pieniędzy. Pan porucznik już wie. Długo jeszcze macie zamiar stosować te szykany? To jak nazywasz szykany, są tego dobra. I do czego ma to doprowadzić? Powiedziałem ci przecież, że ród hrabiów kwanki nie powinien gasnąć, wiem i tak dalej. Słyszałem to już 100 razy. Więc po co ten upór? Jakim prawem odmawiacie mi moich własnych pieniędzy? Prawem opiekunów! Wybranych przez Radę Familijną! Kochanie, uspokój się, nie takie straszne małżeństwo, jakie malują. Dlatego, że wybraliście już dla mnie jakiegoś bogatego babsztyla, co? Babsztyla? Ależ to czarująca osoba! Wyobrażam sobie coś w waszym guście, ale ja mam swój własny gust. Impertynent! Zgódź się, co ci to szkodzi? Odmawiam kategorycznie! Mój chłopcze, nie takim jak ty dawałam radę. 5 mężów pochowałam szczęśliwie. Ale ja się nie dam pochować. Waldemarze, to są ważniejsze sprawy. Albo zaraz jutro rano pojedziesz ze stryjem do baronowej Kolmar. Albo? Albo... Panie poruczniku, po co się stawiać torce? Lecz ta jedna baba jak takie dwie. Żenim się i fajra.
Dobrze. Pojadę. Galopu, biedaku. Ze mną nie pójdzie tak łatwo. A co zrobisz? Bieda? No. Musisz pomóc. A jak? Wiesz? Zauważyłem, że stryj leci na ciebie. Troskie. Zatrzymaj go jakoś w mieście, ja wtedy pojadę sam i... ja im pokażę. A jak go zatrzymać? Uwaga! Stryj, trzymaj się! No, tak, ale... no, ale jak? Czy Niko już poszedł? Nie zdążyłam go zatrzymać. Bucik mi się rozwiązał i... Ach, to wielka szkoda. Chciałam z nim omówić jutrzejszy wyjazd. No, czy hrabia koniecznie musi jechać? No, przecież Niko nie jest dzieckiem, żeby potrzebował niańki. A tak, wiem, naturalnie, ale widzi pani obowiązek. Obowiązek jako opiekun. No, a czy nie wolałby się pan mną zaopiekować? Paniu? Tak. No, na przykład jutro jadę na wycieczkę i właściwie nie mam z kim. Tak? No, niech pan pojedzie ze mną. No ja proszę, no ja bardzo proszę. No. Ej, a panowie, kandydat do stanu małżeńskiego. Pracowali. Wina! Dole, wina dać. Powróżyć, panoczku, powróżyć. Daj mi spokój. Nie gniewaj się, pan Łośku. Prawdę chcę tobie powiedzieć. Cyganka wszystko wie, przyszłość widzi. Dobry żołnierz nie wylewa za kołnierz. Dobry jest salut, dobry jest miód. To nimi gardzi głupi jak but. Szczęście tobie pisane, kawalerze. Jasna blondyna o tobie myśli. Dobrze myśli. Serdecznie myśli. Pieniądze duże ciebie czekają, kawalerze. I wesele niego. Czy pani mnie rysuje? O nie, mężczyznę. W ogóle akt męski. Mój masażysta twierdzi, że mam bardzo ładny akt. Pani jest okrutna, baronowo. Śmiesznie pani, pokoje gościnne przygotowane. Czy panowie będą na śniadaniu? Jadą autem, więc mogą się spóźnić. Oczekuję pani gości. Zapewne konkurentów. Widzę, że jestem tu zbyteczny. Trudno. Au revoir, madame. Skurczone. Żegnaj, piękny, co dziś spadło na moją głowę.
Dzięki ci, ptaszku. No czego się śmiesz? Musiał się pani podobać. Kto książę Lampenstein? Nie, porucznik Kowalski. Skąd wiesz? A pani samochcąd zreprodukowała. No już dosyć, dosyć, Lena się gadowa. Taka noc i wal i my, to jak pieśni woli trzy. A gdy razem noc, walc i serce tworzą perce, coś w nas drży, w sercu pozostaną mi. I ta noc i walc i bo po prostu walce, noże walc, żeby noty być. Pierwsze drgnienia serc obudził w nas. Taka noc i walc i wy, to jak pieśni to wy trzy. A ty razem mną i walc i serce, tworzą terce, coś w nas drży. I ta noc i walc, i ty. Odnów się walc na walc, ze zroczą. Pierwsze dnienia serc obudził w nas. Piękna nieznajoma, zdejm maseczkę. Syny, czy wy w ogóle wiecie, co to jest miłość? Proszę! Jak to? Kaszek jeszcze nie ubrany. Tak, widzisz, czuję się jakoś nie tego. Z jakżeż to będzie, stryjaszku? No, jak będę się czuł troszkę lej, to pojadę za tobą pociągiem, dogonię cię. No jakżeż, ja sam do baronowej? Tak, dasz sobie radę sam bez niańki. Szkoda. No, trudno. Takim... Ludzko Borisy, przyjemnej kolacji, stryjaszku. Do widzenia. Sypnie się, Gamoniu, to cię już szybko. Pokaz, panie poruczniku. Baronowa Kolmar. Ach, nareszcie.
nareszcie? Właśnie nareszcie przyjechali. Śmy. Bonjour, madame. Merci. Witam w skromnych progach mego wspaniałego zamczyska. Enchanté. Tak jest. A gdzież to szanowny stryjaszek, hrabia, wuj Waldemar Antenat Kwanci? Stary marudził, więc go zostawili. Śmy. Przyderda tu za nami. Przyjedzie później. Za niebawem. Aha. Panie hrabio, proszę być jak u siebie w domu. Nie mogę, pani baronowo. Pourquoi? Dlaczego? Pourquoi? Dlatego, że nie biorę... Jak mi się służba pęta. La servante. Un moment. Sługo ma. Proszę wskazać ordynansowi jego apartment. Pani tutaj? Panie porucznik. Niech mnie pani nie zdradzi. Potem wszystko wytłumaczę. Boże, jak jestem szczęśliwy. Czy pan zawsze był blondynem? Bo mówili, że brunet. Faktycznie byłem brunetem. Rozjaśniłem sobie ten horyzont. Ma pan przystojnego ordynansa, panie. Ano, jaki pan, taki kram, pani Bonowo. Ja też jestem amator, nie? Owszem, obleci, panie hrabio. Pan porucznik chyba żartuje. Tam na balu to było co innego. Ale teraz? Co teraz? Jest kojówką, biedną dziewczyną, która... Co? Sądzisz, że przez to podobasz mi się mniej? O kimże jest przy tobie bazy i milionami? Nadęto idiotką. Gwizdzę na nią, rozumiesz? Jestem pies na ładne kobity, ale żarcie też ubóstwiam. A może pan hrabia głodny? Czego może? Na pewno. Od śniadania nic w gębie nie mieli. Śmy. Aż mnie w dołku mgli. Za chwilę będzie obiad. Czy pan hrabia się przebierze? Zaraz go się zapytam. Kogo? No pana. Pana ordynansa. Hej, służba! Szczepan! Jutko! Hop, hop! Ordynans! Rozkaz, panie poruczniku. Czy przebieramy się do obiadu? Tak jest, poruczniku. To walcuję się do sypialni. Będziesz mnie przebierał. Rozkaz, panie poruczniku. Służba, za mną! Czy zastałem pannę Montelli? Czy pan jest fryzjerem? Co takiego? Jestem hrabia Kwanti. O, hrabia Kwanti! Pani kazała powiedzieć, że wyjechała. Dokąd? Proszę. Przecież pani umówiła się ze mną na wycieczkę. Możliwe. Proszę. Nic, nic. Tylko marynarka. Ale moniada, owszem, owszem. Gębę też? Nie wiem. Od tego mam kucharza. Un cuisinier. To panią pewnie taki kucharz nabija. Prawda. Od czego mamy służbę? Panie ten kramerdyner. Słyszałeś pan, że dzwonią? Lokaj poszedł otworzyć. Jaśnie panie. Aha. W porządku.
Książę von Lampenstein. Lampenstein? A cóż to za starozakonny książę? To taki sąsiad. Nie daje mi spokoju i ciągle mi się oświadcza. A nie... Tak się we mnie zakochał i marzy ciągle o matrymonium. Matrymonium? Chwileczkę! Pan szanowny kogo uważa? Jestem książę Lampenstein. No to co? A nie rozumiem. Owszem, wyglądasz pan na co nie rozumie. Nie, mój panie. Ja teraz mówię. Baronowa nie ma życzenia zadawać się z panem. I ma pan się od niej odkrochmalić. Verstanden? I jakim prawem pan? Takim prawem, jako że będąc narzeczonym. A panu o co chodzi? Tylko prędko, bo mi zupa stygnie. Od 3 lat zabiegam o rękę baronowej. Byłem jedynym kandydatem. A teraz pan mi wszedł w drogę. Żądam satysfakcji. A ile pan żąda? Nie rozumiem. Satysfakcji z bronią w ręku. Po co mi broń? Ja sobie golą rękę dam radę z takim lamagą. Wążę ty, pentaku. Ha! Ha! Lucynko, teraz, kiedy cię nareszcie nazwem, chciałbym, abyś została ze mną na zawsze. Na zawsze? Prędko by się panu hrabiemu znudziła taka głupia, prosta dziewczyna. Nie mów tak, Lucynko. Tytuł, majątek to mi. Przez całe życie szukałem tylko serca, wdzięku, prostoty. A ty masz to wszystko. Więc zwiedził pan cały świat. O tak, cały świat i wszyscy dzielim. Śmy. A Florydę pan zna? Którą Florydę? A Florcie, tę, która służył generała. A nie, ja myślę o tej amerykańskiej. Pani baronowo, ja popieram tylko swojski przemysł. U nas w Skumbrii też są fajne kobiety. Na przykład pani. Nie wierzę. Tylko w bajce królewicz zakochuje się w biednym kopciuszku. W życiu też zdarzają się bajki. W życiu królewicz pyta o posag, o stanowisko. Tylko w dzieciństwie wierzy się w bajki.
powróćmy jak za dawnych lat. Czarowany barwiek świat, miłością swoją w piękną baść, me życie zmień. Za siódmym morzem zaraz stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cudzięcia los pociuszkiem splut, że nagle jakiś dobry duch obudził mi serca w dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat. Zaczarowany barwiek świat może stać się cudowna baść. Powróć jak za dawnych lat, zaczarowany barwiek świat miłością swoją w cudną baść, me życie zmień. Za siódmym morzem zaraz stąd rajski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los dla kogo? Już taki jestem. Do wypitki i do wybitki. A słyszałam o romansach, pojedynkach. No pewnie. Codziennie pojedynek. To z maharadżą angielską, to z atachem poselstwa. A raz pamiętam jeden patałak, nie pani, taki Melelik abisyński. Narwał się na mnie. Dawaj się pojedynkować. Ja go raz, on nie dwa. Ja go raz, on nie dwa. Przykrzyło mi się. Jak złapię kawał drąga i padło, i padło. A wszystko przez kobitki. Bo jak zobaczę z przeproszeniem taką jak pani baronowa, to aż mnie podrywa, żeby tak złapać ją, tak. Dlaczego nie synko? Właśnie, czołgnąc, nie wie, że służba ma stukać? Przepraszam, zapomniałem, panie poruczniku. Żeby mi to było ostatni raz. Zrozumieli? Śmy? Śmy? Czego chcesz, mój wierny sługo? Chcieliśmy z Lucynką pójść do oberży. Niech się służba zabawi. Niech! Możecie iść. Dziękuję, panie poruczniku. Sam bym poszedł. Ogromnie ubóstwiam cygańską muzykę. Ja słyszałam, że pan chyba sam uprawia takową. Dlaczego nie? Takową muzykę wyprawiam, że o jej... To niech pan hrabio mnie co zagra, jakie swe raz podje albo symfonie. Bardzo proszę, panie hrabio. Niech pan zagra, bardzo proszę. Kiedy ja na fortepi... Nie mówić, że nie. I pacjata dość wyskada. Pełnie nie jest. Ja takiego morowego nie oddam za stół. Mnie osoba się podoba, jak to mówią w epoku. Thank you.
tutaj dzieje? Gdzie pan porucznik? Wyłkajże się! Pan porucznik wyjechał do miasta. Wyjechał? To bezczelność. A ty? Co znaczy ten mundur? Aha, rozumiem. O raju! Padunek, trzeba! Wpadliśmy! Lucynka, gdzie jesteś? Ratować porucznika! Jak zadobyć? Jak zadobyć? Piersi drgnie, słodyczą spadnie w serce twoje, pożarem twe. I już twój świat na zawsze ktoś się wkradł. I wiesz, że musisz kochać wiecznie, że na nic gnie. Tylko raz spojrzysz w twarz, pójdziesz znów swoją drogą, lecz już cierń w sercu masz. Jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś ci serce skradł. Jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś przesłonił świat. Tęsknota jest zawzięta, przez wiele dręczy dni. Jak smutno jest pamiętać, jak trudno zmarzyć sny. Gdy miłość mocna, krwią tętniąca, złączy serca dwa serca wyniesie promień słońca, obu szczęście da. Jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś ci szczęście skradł. Jak smutno jest ogromnie, samotnie iść we świat. Thank you.
nareszcie. Zaraz się, gagatek. Co to wszystko ma znaczyć? Dosyć tego. Nie jestem dzieckiem, nie pozwolę sobą rządzić. A i wasze plany. Ja tylko jestem panem mojej woli i mego serca. Nie chcę waszej baronowej. Pokochałem skromną pokojówkę i tylko ona zostanie żoną Nika Twanci. Lucy. Oto moja narzeczona. Przepraszam, paporucznika, ale to jest moja narzeczona. My się zaręczyli. Śmieszne. Powróć mi jak z dawnych lat, zaczarowany bajek świat. O twoją cudną was na życie zmię. Za siódmym morzem znalazł to, znajdziemy czarodziejski ląd. I żyć może za życia cudowna waść. Życzymy dużo szczęścia. I duch. Ура!